Dzień dobry, witam serdecznie na pięknej uroczystości otwarcia naszego nowego obiektu, naszego najmłodszego dziecka. Chciałbym przywitać serdecznie pana prezydenta Zamościa, pana Andrzeja Wnuka. Witam serdecznie dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Zamość. Witam serdecznie kierowników biur Urzędu Miasta Zamość. Witam przedstawicieli radnych Rady Miasta Zamość. Przedstawicieli Straży Miejskiej Miasta Zamość. Przedstawicieli Zakładu Karnego Miasta Zamość. Witam pracowników Urzędu Miasta Zamość. Witam księdza proboszcza Katedry Zamojskiej. Witam wszystkich sportowców, trenerów, media i wszystkich zgromadzonych. Jeżeli o kimś zapomniałem, to przepraszam. Witam serdecznie, natomiast teraz o zabranie głosu poproszę pana prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Cóż mogę powiedzieć? Długo oczekiwana inwestycja w końcu doszła do skutku. Sala mat postulowana przez środowisko sportowców uprawiających tak zwane sporty walki, bo to nie tylko czyste sporty walki, również mam nadzieję, że będą tutaj różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, ale szanowni państwo, nie o tym chciałem tylko powiedzieć, ale także o tym, jak bardzo zmienia się ośrodek sportu i rekreacji w ostatnim czasie. Mamy obok halę tenisową, szatnie, siłownie, dzisiaj możemy korzystać z odnowionych parkingów, ale za chwileczkę duży projekt przebudowy stadionu, który został już wpisany na listę projektów strategicznych dla polskiego sportu, Ministerstwa Sportu i mam nadzieję, że w najbliższym roku będziemy mieli już pełną dokumentację na krytą pływalnię i zaczniemy budowę drugiej krytej pływalni w miejscu dawnej małej hali. A mówię o tym dlatego, że właśnie dawna mała hala to było miejsce, gdzie sporty walki miały swoją przystań i mam nadzieję, że ta sala mat będzie lepszym miejscem niż ta mała hala, o której wszyscy mówią z łezką w oku, że była takim miejscem spotkań i początków karier wielu, wielu zawodników. Jest obecny z nami pan dyrektor Damian Miechowicz, który jeszcze za czasów szkolnych i młodzieńczych uprawiał zapasy. Byliśmy tam wielokrotnie na tej małej hali. Pan dyrektor Miechowicz również bywał na tej małej hali. Mam nadzieję, że dzisiaj coś tutaj zademonstruje na macie. Dziękuję wszystkim zawodnikom, że jesteście dzisiaj z nami. To jest inwestycja dla was i mam nadzieję, że będzie wam się tutaj dobrze ćwiczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Ja króciutko tylko, żeby nie zanudzać, powiem gdzie jesteśmy i właściwie skąd to się wzięło. Nasze, tak jak powiedziałem, najmłodsze dziecko, sala mat, budynek podzielony funkcjonalnie na dwie części, sanitarno-szatniową oraz salę ćwiczeń. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń to około 250 m kwadratowych, kubatura około 1000 m sześciennych. Budynek został zbudowany dzięki środkom Urzędu Miasta czy Miasta Zamość oraz środkom z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej. Ja dziękuję bardzo. Oddaję głos Pawłowi,